Witamy serdecznie w Styk Tower. Monika Maziak, Akademickie Radio Luz, redaktorka naczelna. Edyta Brzozowska, Telewizja Styk, redaktorka naczelna. W życiu każdej uczelni najważniejszy moment to moment wyboru rektora. Z tego też powodu dzisiaj się spotykamy, bowiem lata 2012-2016 to czas nowej kadencji rektorskiej. A wybory już niebawem, bo 11 kwietnia, już za chwilę będziemy mieli okazję spotkać się z jedynym kandydatem na urząd rektora i zapytać profesora Tadeusza Więckowskiego o plany na nową kadencję. Debata za moment. Zapraszamy. Witamy ponownie. Debatę czas zacząć i witamy w studiu naszego gościa, pan profesor Tadeusz Więckowski, obecny rektor Politechniki Wrocławskiej i tak się składa, że jedyny kandydat na objęcie tego urzędu po raz kolejny. A witamy naszych pozostałych gości, przedstawicieli studentów i doktorantów, bo to oni będą dziś zadawać pytanie. Przed wyborami odbywa się wiele spotkań. To jest szczególne, bo poświęcone sprawom studentów, a studenci mają w tych wyborach całkiem sporo do powiedzenia. Do przeliczenia 19 plus 1, czyli 20 głosów na 100 elektorów. Jest o co walczyć, panie rektorze, stąd obiecujemy, że poprawimy dzisiejsze spotkanie popołudniowe z elektorami i pytania będą padać się na pewno, bo odpowiedzi mają elektorom pomóc. Także nasi widzowie mogą zadawać pytania. Nasza strona na Facebooku jest uruchomiona, także czekamy na te pytania. I zanim nasi goście i my zaczną zadawać pytania, wezmą pana profesora w krzyżowy ogień pytań, proponuję obejrzeć krótki film o nieco mniej znanym obliczu pana profesora. Wszystkie szkolne świadectwa Tadeusza Więckowskiego razem z maturalnym na finiszu edukacji licealnej wyglądają bardzo podobnie. Oceny bardzo dobre i jeszcze raz bardzo dobre. Pierwsza i ostatnia wpadka przydarzyła się na pierwszym roku studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Pierwsze kolokwium na studiach otrzymałem dwójkę. To ciekawa historia, bo to był przedmiot kluczowy. Teoria obwodów. Pamiętam do dzisiaj. Zresztą była jednak ocena pozytywna na całym roku. Tytuł pracy dyplomowej – czujnik pola magnetycznego o sferycznej charakterystyce kierunkowości. Ocena bardzo dobra, ale przecież Tadeusz Więckowski, zanim został magistrem, wiódł zwyczajne studenckie życie. Takie samo życie jak dzisiaj, wiele pomysłów, kluby studenckie, rajdy studenckie, może nawet więcej tych rajdów było. Także to działalność studencka zawsze była bardzo interesująca. Zresztą nawet w naszych czasach również czasami zahaczaliśmy o działalność polityczną praktycznie po meczu Polska-Anglia, jak poszliśmy do rynku, bo to z tego wtedy już mieszkałem w Tekach, taki marsz studentów wszystkich uczelni poszedł do rynku pod pomnik. No to potem policja nas rozbiła. Tak naprawdę to nie był marsz polityczny, tylko wszyscy się cieszyli, że Polska wygrała z Anglią, no ale pałowanie było. Uciekaliśmy po wszystkich rowach, po fosach, gdzie było to możliwe, ale takie były to czasy. Tadeusz Więckowski jako student nosił długie włosy. Może dlatego, że jego ulubionym wokalistą w owym czasie był również długowłosy Czesław Niemen. Profesor jego muzyki słucha do dziś, na zmianę z muzyką poważną. Coraz częściej sięgam do muzyki poważnej, zwłaszcza czasami jakiejś takiej operowej, niektóre opery, na to z wielką przyjemnością. Zwłaszcza, że pójdzie się do opery wrocławskiej i to, co pani profesor Michnik robi, to rzeczywiście robi duże wrażenie. Pasją profesora Tadeusza Więckowskiego jest kolekcjonowanie i przywracanie do życia zegarów z kukułką oraz zegarów schwarzwaldzkich. Rzadko bo rzadko, ale czasem podejmuje się reanimacji starych czasomierzy na prośbę przyjaciół. Przez godzinę poświęcił czas. Przed przemianami politycznymi, a więc w czasach permanentnego kryzysu, Tadeusz Więckowski składał samochody, głośniki, konstruował centrale telefoniczne. Jeszcze jako profesor potrafię coś zlutować. Profesor lubi góry latem i piesze wędrówki. Obiecał synowi, że znów zacznie jeździć na rowerze. Jak sądzę, nie udało się tej obietnicy jak na razie spełnić, bo dla pana teraz to gorący czas. Natomiast chciałam zwrócić uwagę, że towarzyszy w naszej scenografii, towarzyszy nam okręt. To oczywiście nie jest przypadkowy element scenografii, ponieważ nawiązuje on do pańskich słów z programu wyborczego w 2008 roku. Pozwolę sobie zacytować. Politechnika Wrocławska staje przed wielką szansą, by stać się flagowym polskim uniwersytetem technicznym, dostrzeganym na mapie europejskiej przestrzeni dydaktycznej i badawczej. Zbudowaliśmy piękny okręt, nadszedł czas na rejs zgranej, świadomej swojej wartości załogi
ku nowym światowym portom. Jak pan siebie ocenia jako kapitana po tym 4-letnim rejsie, jak pan ocenia załogę? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę tutaj się dzisiaj, zwłaszcza z naszymi studentami i doktorantami, spotkać. Ten czas był szczególny 4 lata temu, bo rzeczywiście trzeba było zbudować silny zespół, bo czasy były trochę inne, albo znacząco inne niż teraz. Staliśmy przed dużymi wyzwaniami, które były dla nas wielką niewiadomą, bo byliśmy po takiej perspektywie finansowej 2004-2006. Wtedy Politechnika rzeczywiście odniosła duży sukces. Te 70 milionów w tamtych czasach to niewyobrażalne pieniądze. A przed nami potworne wyzwanie, perspektywa finansowa 2007-2013. Zapowiedź zmian ustawowych. I rzeczywiście, żeby podołać tym nowym wyzwaniom, trzeba zbudować drużynę, silną drużynę. I tu ja nie mam na myśli tylko rektora, prorektorów, ale mam na myśli również dziekanów, całą społeczność po prostu Politechniki. I myślę, że kiedy oceniam to w tej chwili tak 4 lata wstecz, całą tą drogę, to myślę, że tą drużynę udało się zbudować, czyli tą załogę udało się zbudować, bo jeżeli popatrzymy dzisiaj na Politechnikę Wrocławską w różnych miejscach, to oczywiście zrobiliśmy bardzo wiele wspólnie. Mam na myśli całą społeczność, mam na myśli zawsze studentów, doktorantów i naszych pracowników, bo to jest społeczność Politechniki Wrocławskiej. Zrobiliśmy bardzo wiele, ale chyba jeszcze więcej przed nami. Im więcej robimy, tym okazuje się, że coraz więcej wyzwań. Tak jak sam, jak wchodzi się do lasu, im głębiej, tym coraz więcej drzew. I rzeczywiście coraz więcej wyzwań przed nami, ale myślę, że dzisiaj Politechnika może być. My wszyscy, pracownicy, studenci, doktoranci, możemy być naprawdę dumni z naszej Politechniki. Dużo pracy włożyliśmy w Politechnikę wspólnie i myślę, że jest z czego się cieszyć, ale również też wiemy o jednej najważniejszej rzeczy, że znamy te silne i słabe strony Politechniki. Dobrze, że znamy te słabe, bo jest nad czym pracować, co jest najważniejsze. Nie trzeba się zachwycać tym, że coś wyszło, tylko trzeba patrzeć, co jeszcze jest do zrobienia, jeżeli chodzi o Politechnikę Wrocławską. Robi jest naprawdę, do zrobienia jest naprawdę bardzo wiele. No może zatrzymajmy się. Obraliśmy pewien kurs. Ja się tak zastanawiam, czy jako kapitana, czy jako budowniczego zapamiętamy pana profesora w tej kadencji, bo to, że Politechnika się rozbudowywała, było widać na każdym polu i trochę rzeczywiście wszystkim, myślę, nam w kość to momentami dało. To był trudny okres przez te 4 lata. Teraz przyjdzie czas, kiedy w następnej kadencji będzie można z tego korzystać. I jak dla mnie to już jest taki jeden z elementów, który mógł przekonać pana profesora, żeby próbować raz jeszcze i móc się cieszyć nie tylko z rozpoczynania budów, ale też z otwierania nowych budynków. Jakby mógł nam tam pan powiedzieć, bo to na pewno były 4 trudne lata. Co pana tak wewnętrznie przekonało do tego, żeby zdecydować się na kolejne 4 równie ciężkie? Jest kilka powodów. Rzeczywiście pamiętam czas, kiedy 3 lata podejmowałem decyzję o tym, czy mam kandydować, czy nie mam kandydować. Przecież byłem po 2 kadencjach prorektorskich. Wiedziałem, co mnie czeka, to nie ma wątpliwości. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie aż tak ciężko. Ciężko z różnych powodów. Natomiast pan profesor Koch, to opowiadałem już chyba kilka razy, kiedy przyszedł do niego i mówię, no mam taki ładny projekt, 27 milionów. Zebraliśmy znakomitą drużynę, około 100 osób. Na 5 lat, spokojne życie, duże pieniądze, można pracować. A profesor Koch mówi, tak, panie profesorze, proch to wymyślają młodzi, a pan musi popatrzeć na to inaczej. Musi pan popatrzeć na Politechnikę, bo może się okazać, że za 2 czy 3 lata nie będzie pan miał gdzie tego swojego projektu realizować. I to były takie słowa, które do dzisiaj pamiętam, bo tak naprawdę wiele osób widzi uroczystości, grono staje, spotkania, ale nie widzi tej ciężkiej pracy, którą trzeba po prostu wykonać. I dlaczego się zdecydowałem kandydować? Są 3 powody. Oczywiście to decyzja społeczności samodzielnych pracowników naukowych, balotaż, który jest rzeczywiście objęty, niejawny. I tu
wynik był taki, jaki był. Zostałem jako jedyny wskazany do tej funkcji przez samodzielnych pracowników naukowych. Na zebraniu wyborczym elektorów każdy elektor ma prawo zgłosić kandydata na elektorów. Nikt nie zgłosił innej kandydatury. To jest pierwsze. Gdybym nie był wskazany przez społeczność Politechniki, to od razu bym powiedział, na pewno nie będę startował, bo to by oznaczało, że to, co robiłem przez te 4 lata, nie zyskało akceptacji, no bo taka jest prawda. Drugi powód dość prozaiczny. Wiem, co rozpoczęliśmy, ile rozpoczęliśmy. I wiem, ile pracy trzeba jeszcze włożyć, by to wszystko skończyć. I to nie problem jest tak, żeby, że to ładnie widać, budowa biegnie, jedna, druga, trzecia i tak dalej, ale na to wszystko trzeba zdobyć środki, umieć to zorganizować, zakończyć sukcesem, a potem jeszcze na końcu rozliczyć, zapewnić trwałość projektu. Państwo nie zdajecie sobie sprawy z jednej rzeczy, najczęściej, że dzisiaj podpisywane umowy skutkują dla Politechniki do 2020 roku. Wtedy dopiero te potężne pieniądze, które udało się pozyskać, będą Politechnice darowane. Dzisiaj one są nam użyczone. Jeżeli nie będzie trwałości projektu, zwrot pieniędzy z odsetkami. I trzeci powód, może ten najważniejszy. Wiem, że inne środowiska w Polsce pozyskały znacząco więcej środków niż środowisko wrocławskie. I to nie jest z winy czego. To nie jest to, że ktoś nam tego nie dał. To nie. To myśmy jako środowisko wrocławskie nie zadbali o to, żeby pozyskać tyle, ile na przykład środowisko warszawskie czy krakowskie. Popełniliśmy rażące błędy. Jako całość, mówię jako całość. I czeka nas ostatnia szansa, perspektywa 2014-2020. Musimy zdobyć tyle samo, co inne środowiska. I jeszcze to, co w tej perspektywie nie udało nam się zdobyć. To jest nasza ostatnia szansa, zwłaszcza dla takiej uczelni, jaką jest Politechnika Wrocławska, gdzie potrzebujemy aparatury sprzętu. My bez sprzętu, bez aparatury nie wykształcimy studentów, nie będziemy mogli prowadzić prac badawczych itd. To, że dzisiaj Politechnika w porównaniu z innymi wrocławskimi uczelniami pozyskała znacząco więcej, bo gdyby wszystkie, ja nie liczę tych środków, bo świadomie ile tego jest, prosiłem nawet moje służby, żeby nie liczono tych środków. Ale powiem Państwu tylko tyle, że gdyby wszystkie uczelnie wrocławskie zsumowały to, co pozyskały z perspektywy 2007-2013, wszystkie wrocławskie poza Politechniką, to i tak by Politechniki nie dogoniły. To nie jest 100, 200 czy 400 milionów, to są setki milionów więcej. Ale to nie jest to, co powinniśmy jeszcze uzyskać, ponieważ myślę, że zarówno perspektywa 2004-2006, to ja jako prorektor to prowadziłem. 7-13 na mojej głowie. Czyli doskonale wiem, jak pozyskać te środki, dalej jak je projekty prowadzić, jak rozliczać i co najważniejsze, jak zapewnić trwałość projektów. Bo naprawdę trwałość jest dzisiaj kluczowa. Można projektu nie wykonać i za 5 czy tam 7 lat ktoś się odezwie, coś jest nie tak, zwrot z pieniędzy odsetkami. Tak jak powiedziałem, dzisiaj podpisywane przeze mnie umowy skutkują bezpieczeństwem uczelni, mam na myśli Politechnikę Wrocławską, do roku 2020. Podam przykład. Popękany w ubiegłym roku beton przed budynkiem C13. Trzeba było naprawić. Przyszła kontrola, jak nie, to zwrot pieniędzy za całą inwestycję. Całe szczęście, mieliśmy dobrze podpisaną umowę, wykonawca to po prostu zrobił. A gdybyśmy mieli złe umowy podpisane? Dzisiaj Politechnika Wrocławska przy swoich inwestycjach czasami miesięcznie płacimy po kilkadziesiąt milionów pieniędzy za to, co realizujemy. Myślę, że do inwestycji jeszcze wrócimy i myślę, że warto powiedzieć, że z nami są studenci, są to przedstawiciele samorządu studenckiego, a jednocześnie też studenci elektorzy. Za chwileczkę oddamy Wam głos. Ponieważ Politechnika Wrocławska jest uczelnią, która bazuje na nowoczesnych technologiach, to jest też tak, że nowoczesnymi technologiami udaje się komunikować z naszymi studentami. Mailem wysyłane były pytania do Pana Rektora, do samorządu studenckiego. Poprzez fanpage Telewizji Styk na Facebooku również można te pytania także w trakcie trwania naszej debaty zadawać. Tak jest i chciałabym również powiedzieć, że w naszej reżyserce jest nasza
redakcyjna koleżanka Julia Szablewska, która śledzi, czy na Facebooku pojawiają się pytania od internautów. Czy pojawiają się takie pytania? Studenci Politechniki Wrocławskiej i fani telewizji studenckiej STYK po raz kolejny jako środek komunikacji wybrali powszechnie znany Facebook. Już na naszym STYKowym fanpage'u pojawiły się pytania do pana profesora Tadeusza Więckowskiego. Ja jednak czekam na kolejne. Jest jeszcze chwila czasu, dlatego jeżeli ktoś ma jakieś pytanie bądź jakąś wątpliwość, może wejść na Facebooka, dokładnie na fanpage'a Telewizji Studenckiej STYK i na naszej tablicy takie pytanie napisać. I co, myślę, że oddajemy głos studentom. Z nami są Michalina i Magda, które mają w pogotowiu mikrofon, także oddajemy wam głos. Proszę bardzo. Mateusz Celmer, przewodniczący samorządu studenckiego. Dzień dobry. Panie rektorze, na początek chcielibyśmy zapytać o największe sukcesy, a także porażki w czasie trwania ostatniej kadencji. To bardzo trudne pytanie, nie ukrywam, ale zaskoczę państwa, co jest moim największym. Są takie dwa, jest kilka takich sukcesów, takich wydarzeń, które dobrze zapamiętałem. Przede wszystkim w tej kadencji jedno będzie zahaczało o studentów, a drugie o sprawy niestudenckie. Jeśli chodzi o sprawy studenckie, to pamiętam podpisanie umowy ze studentami na temat rządzenia się przez studentów tym odpisem z dotacji stacjonarnej na działalność dydaktyczną, którą studenci otrzymują co roku poprzez uchwałę Senatu środki. I pamiętam, było takie porozumienie zawarte, że właśnie oddaliśmy to w ręce po prostu studentów, czyli to państwo możecie podejmować decyzję, na jaką akcję swoją będziecie te pieniądze wydawali. I myślę, że to był dobry krok, bo to z jednej strony studenci wiedzą, jakimi środkami dysponują i sami podejmują decyzję. Z mojego punktu widzenia jako rektora to jakby trochę kłopot z głowy, bo oddałem zarządzanie te pieniądze tymi pieniędzmi, po prostu oddałem je w dobre ręce i myślę, że to było takie dobre wydarzenie, jedno z tych, które dobrze wspominam. A drugie to zaskoczę państwa, to znaczy tego, czego się potwornie bałem, ja o tym mówiłem dzisiaj na spotkaniu, że nie wiem, czy miałbym cywilną odwagę drugi raz zaryzykować. Mianowicie reforma administracji centralnej Politechniki Wrocławskiej. Wszyscy mnie od tego pomówili, żeby nie robić, żeby tego nie realizować. Dużo miałem wątpliwości, ale muszę powiedzieć, że dzięki wielu konsultacjom, zwłaszcza z dziekanami, podjąłem się tego wyzwania. Nie wiem, czy bym przy mojej wiedzy, którą dzisiaj mam, czy bym podjął taką decyzję. Ryzyko było bardzo duże, bo uczelnia mogła stanąć, dosłownie. Proszę sobie wyobrażać niefunkcjonowanie uczelni w momencie, gdy realizuje projekt na setki milionów złotych przy budżecie ponad 500 milionowym. To przecież niewyobrażalna rzecz. To poddanie Politechniki audytowi firmy zewnętrznej, która zdefiniowała silne i słabe strony uczelni. Mamy taki dokument. On jest znany niezbyt szerokiemu gronu kierownictwa uczelni. Bo z prostego powodu. To jest dokument, który pokazuje rzeczywiście, jak Politechnika wygląda. Nie chcieliśmy, żeby ktoś wybiórczo jeden czy dwa tematy wyciągał i potem gdzieś w mediach coś się pokazywało. To jest dokument dla nas, jak zmieniać po prostu Politechnikę. Potem analiza procesów, później na bazie systemu ARIS wygenerowana optymalna struktura organizacyjna uczelni i wszystkie zmiany, które zostały zrobione. W sensie administracyjnym decyzja o tym, że zmiany będą, została zakończona, bo wszystkie zmiany zostały dokonane na to system informatyczny. No i jeszcze jedno trzecie, to co dla was, najtrudniejsza decyzja, którą podejmowałem, pamiętam w tej kadencji, taką, było to okres wakacji, miała być remontowana stołówka, stara stołówka przy Smoluchowskiego. Tutaj siedzi jeden ze studentów i pamiętam, do dzisiaj jest to koniec lipca albo sierpień i mam, że nie skonsultowałem tego ze studentami.
a ja musiałem podjąć decyzję w ciągu 2 tygodni. Czy remontujemy, czy mówimy nie i budujemy nową stołówkę. To była bardzo trudna decyzja, bo przecież było po projekcie już praktycznie zrobionym, ale muszę powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę, bo nie tylko, że za chwilę będziemy mieli nową stołówkę pod całą strefę kultury studenckiej z pomieszczeniami klubowymi, to jeszcze te środki, które miałyby pójść na remont stołówki, zostały wykorzystane między innymi na remont akademika, wnętrza akademika T15. Także studenci zyskali w tym momencie bardzo wiele. Natomiast, proszę Państwa, te najtrudniejsze, dużo było takich porażek. Wolałbym o nich nie mówić. Początek kadencji to był bardzo ciężki i myślę, że część właśnie tutaj z naszych studentek czy studentów może tego nie pamiętają, ale to był bardzo ciężki czas, bo tak naprawdę decydowało się, czy będzie Politechnika, czy będzie, że nie będzie Politechniki, może będzie jakiś inny dziwny twór. Całe tak. Szczęście, panie profesorze, Politechnika jest ale to był naprawdę trudny czas, kiedy rzeczywiście trzeba było twardo powiedzieć, czy jesteśmy za Politechniką, czy za jakimś innym tworem. Jesteśmy za Politechniką? No, ja jestem pewien. Teraz. I kolejne pytanie, proszę bardzo. I proszę się przedstawić. Paweł Kokosiński, Samorząd Studencki Wydziału Wykonywania Technicznego. Mam takie pytanie. Jak ocenia pan wprowadzenie dwustopniowego systemu studiowania z perspektywy właśnie jakości kształcenia, która jest jednym z podstawowych punktów polskiego programu? Powiem otwarcie, bo tą opinię wyrażam w kilku miejscach. Ten system ma pewne plusy, ale ma bardzo wiele wad. Jakie są plusy? Możliwość wyjazdu za granicę, wymiany studentów, punkty ECTS i tak dalej. Ale z punktu widzenia kształcenia inżynierów, magistrów inżynierów, niestety nie jestem z nim zachwycony. Mówię otwarcie. Mieliśmy bardzo krótki czas na wprowadzenie tak zwanego systemu bolońskiego, bo o tym oczywiście mówimy. I tak naprawdę bardzo często polegało to na tym, że w sposób sztuczny po prostu pocięto programy studiów i ta część jest inżynierska, ta część magisterska. Ja uważam, że ten system, który mieliśmy wcześniej z punktu widzenia jakości kształcenia, chyba lepiej się sprawdzał niż ten system poloński. Jest wielu krytyków i wielu zwolenników tego systemu. Tak jak powiedziałem, plusy, możliwość wymiany Europa ma, czy łatwo jest wyjeżdżać za granicę, zaliczać powiedzmy sobie część kursów za granicą i wracać tutaj, to są te plusy. Ale czy to wpłynęło pozytywnie na jakość naszych po prostu absolwentów, ich przygotowanie inżynierskie, tu stawiam duży znak zapytania. Tym bardziej, że ja uważam, że jeżeli chodzi o Politechnikę Wrocławską, my mamy wypracowane wiele znakomitych metod kształcenia, własny dorobek w kształceniu. I tak bezkrytycznie przyjmowanie tego, co nam próbuje się gdzieś narzucić z zewnątrz, to nie do końca się sprawdza. My dzisiaj mamy pokłosie również zmian, które dokonane zostały na tym szkolnictwie niższych poziomach. To nie jest ten poziom przygotowania młodych ludzi, którzy przychodzą tutaj na Politechnikę, budzi u nas wiele wątpliwości. I to nie jest wina młodych ludzi. Niestety, to nie jest wina młodych ludzi. To jest wina systemu edukacyjnego, który jest. Mamy taka sama młodzież była za moich czasów, taka sama młodzież jest w tych czasach, taka sama. Tak samo zdolna, ani mniej, ani więcej. Tylko po prostu trzeba poświęcić więcej czasu, więcej pracować. A jeżeli się popełni gdzieś tam na dole błędy, to potem te błędy wychodzą później. Ja powiem jedną rzecz. Jeden z profesorów ostatnio mówi tak do mnie, mówi, wiesz, mam zajęcia na pierwszym roku i mam akurat nie na piątym roku zajęcia. Mówi, patrzę na tych, którzy przychodzą do nas, jacy to są nieopierzeni, jakieś takie. Mówi po tych 5 latach, mówi, to są zupełnie już inni ludzie. Widać, ile pracy trzeba włożyć, żeby wykształcić po prostu przez tych 5 lat. To nie tylko wiedza, ale to również
jeszcze również wychowanie, to również umiejętność pracy w zespole czego, i wiele takich elementów można pokazać. Naprawdę nie jestem takim hura optymistą, jeżeli chodzi o proces boloński. Niestety trzeba powiedzieć, kolejne wyzwanie przed nami to są krajowe ramy kwalifikacji. Jeżeli tu zrobimy, jeżeli będzie tak, jak pani minister Kudrycka zaplanowała, że jeszcze da nam trochę więcej czasu, to być może zrobimy to o wiele lepiej i co bardzo istotne, że będziemy mogli wykorzystać o wiele więcej naszych doświadczeń, które tu mamy na Politechnice Wrocławskiej, a nie na siłę wprowadzać coś, co gdzieś tam ktoś wymyślił, nie do końca sprawdził. I stąd, tak jeszcze raz powtórzę, dużo sobie obiecuję o krajowych ramach kwalifikacji, bo co jest cenne, że kierunki studiów to nie będzie musiała nam Warszawa zatwierdzać, Rada Główna, tylko Rady Wydziałów, które mają uprawnienia habilitacyjne, czyli możemy kreować nowe kierunki studiów i te, które są potrzebne gospodarce, a nie kształcić na kierunkach, po których trudno znaleźć pracę, a to dzisiaj niestety jest dużą zmorą szkolnictwa wyższego. Bardzo często młodzież wybiera kierunki modne, bo im się wydaje, a potem po tych kilku latach studiów jest rozczarowanie, bo nie można znaleźć pracy. Panie profesorze, mówił pan, że studenci są zawsze tacy sami, ale też tak mają, samo zdolni. Tak samo zdolni, ale też mają swoje bolączki, takie codzienne sprawy, które czasami po prostu przeszkadzają im studiować. My jesteśmy telewizją studencką, dlatego też nasza reporterka Julia Szablewska wybrała się z kamerą do studentów, aby zapytać ich, co można by było zmienić na Politechnice Wrocławskiej, aby studentom uczyło się i żyło się lepiej. Myślę, że dziekanaty to jest duży problem. Znaczy teraz na przykład nasz, nie będę mówiła jaki, to coś się zmieniło, ale generalnie dużo rzeczy słyszę niemiłych o dziekanatach. Myślę, że wprowadziłbym większy wybór przedmiotów, które są spoza kierunków głównych, tak? Czyli na przykład języki od pierwszego semestru, żeby były dowolny wybór. No w ogóle poszerzył ofertę nie tylko o przedmioty stricte dydaktyczne, a także żeby studiowanie polegało na czymś więcej. Wiele rzeczy bym mogła zmienić, na przykład żeby było więcej takich ławek gdzieś w pomieszczeniach, takich tutaj na przykład przy kontakcie, bo no niestety tutaj wszędzie naokoło są ławki, ale nie przy kontaktach, w innych pomieszczeniach może jakiś lepszy zasięg internetu. Budynki, w szczególności tutaj jest klimatyzacja do bani wyżej. No i moim zdaniem jest za mało tramwaji tutaj na pasaż grunwaldzki, to nie wiem, czy jakaś Politechnika mogłaby coś w tej sprawie zrobić. Potrzebuję przerwy na lunch każdego popołudnia, ponieważ wy nie jecie. Ja potrzebuję jeść. Jestem Francuską. I'm French. Życzyłabym sobie bardzo, żeby prowadzący byli wyrozumiali i wiedzieli, że szczególnie właśnie dla osób, które dopiero zaczęły tutaj naukę, to jest dość duża zmiana, przejście z liceum na właśnie studia i to jeszcze na takiej uczelni technicznej typowo. The index, because it's... Indeks, bo to jest wielki kłopot. Mamy dwa indeksy, elektroniczny i ten, który zatrzymujemy ze sobą. I jeszcze karta ocen, którą profesorowie muszą podpisywać. Skoro mamy indeks elektroniczny, dlaczego potrzebujemy pozostałe dwa? To jest jedynie kłopot, zupełnie niepotrzebny. Mam się ustosunkować do tego? Będziemy bardzo wdzięczni. Powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o dziekanaty, czeka nas jeszcze sporo pracy. To nie ma co do tego wątpliwości. Ja ubolewam, że w wielu miejscach jednak one nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować. Ja jestem świadom tego. Zresztą to nie chodzi tylko o dziekanaty, to w wielu miejscach. Ja mam taką wizję, że każdy z naszych pracowników powinien starać się załatwiać sprawy na tak, a nie na nie. To naprawdę wystarczy odrobina dobrej woli i da się zrobić wiele rzeczy na tak. Ja wiem, że są lepsze czy gorsze dni, ale tu rzeczywiście mamy jeszcze sporo do poprawienia. Nawet w niektórych, nawet na moim wydziale też. Jestem świadom tego, czasami przechodzę się te kolejki, widzę. I to trzeba wiele rzeczy, można usprawdzić, można jeszcze tu jest wiele do zrobienia. Tak jak z tymi kontaktami, prawda? A to już to jest oddzielna akcja, mianowicie to jest oddzielny problem. Ja powiem,
To jest zadanie, które czeka nas w bardzo krótkim czasie, dlatego że mniej więcej blisko 90% naszego kampusu jest objętych bezprzewodowym dostępem do internetu. Już niedługo będzie 100%. Wygraliśmy bardzo duży projekt ze środków właśnie strukturalnych, żeby to doprowadzić. Mnie interesują nie tylko kontakty w pomieszczeniach, ale mnie interesują kontakty również na zewnątrz. Gdzieś przy jakiej ławeczce, przy ławeczce nad Odrą, żeby rzeczywiście mogły na sobie z notebookiem usiąść i po prostu normalnie popracować, bo akumulatory wiemy, że ile wytrzymują chwilę i potem trzeba to doładować. W związku z tym o tym doskonale wiemy. Pozyskaliśmy na to całkiem niemałe pieniądze i myślę, że będziemy tą akcję rozszerzania właśnie dostępu do internetu poprzez wszystkie wolany realizować. Przy czym na pewno wprowadzimy dwie formuły, mianowicie formułę ogólnodostępną, czyli każdy, nawet nie student Politechniki, do tych zasobów, które są ogólnie dostępne, a potem personalny dostęp każdego studenta, czyli do zasobów, które są jednak dedykowane dla naszych studentów, bo musi tak być, bo przecież informatyzujemy coraz większą część po prostu uczelni. No budynki, jeżeli chodzi o coraz lepiej przygotowane, coraz lepiej wyposażone, ale tego, ja powiem inaczej, nie wszystko od razu da się zrobić, ale standard rośnie z roku na rok i to chyba widać w większości budynków. Jest pewnym problemem niewątpliwie, że w wielu starych budynkach te ciągi komunikacyjne są bardzo wąskie i czasami trudno nawet coś postawić, ale coraz więcej takich już eleganckich ławek na tych również się pojawi, żeby podczas tych przerw studenci mogli korzystać, ale wiele do zrobienia mamy. Tu nie ma wątpliwości, jest bardzo wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o tą część taką, żeby młodzież czuła się znakomicie. Ale to również te drobne rzeczy, które nas mamy kłopoty, czyli wyżywienie naszych po prostu studentów. Myśmy tutaj z kilkoma, przynajmniej z niektórymi z Państwa rozmawiali na temat wizji na przyszłość. Przecież wiele naszych klubów jest wypuszczonych w tak zwany outsourcing. No jak podpisywało się umowę z nimi, to wszystko by było cycy pięknie. Czego tam nie będzie. Jak podpisali umowę, ceny rosną, kluby są zamykane, jedzenie jest takie, a nie inne. I potem, a żeby wypowiedzieć umowę, to kończymy w sądzie. Sądy trwają latami i tak dalej, więc dlatego w przypadku strefy kultury studenckiej zadałem właśnie zarządowi parlamentu proste pytanie. Czy outsourcing, czy sami? No dostałem odpowiedź sami, no to podjąłem decyzję, żeby będzie Politechnika po prostu prowadziła. Wtedy mamy wpływ na wszystko. Puszczenie wielu naszych takich działań na zewnątrz outsourcing kończy się bardzo, ja bym powiedział, czasami no źle dla naszych studentów. A studenci dzisiaj są najważniejsi i pytania przez nich zadawane. Oddajmy może głos zebranym w studiu gościom. Panie rektorze, w ostatnim czasie znacząco zarówno wysokości, jak i dostępności stypendiów spadły. Studenci zastanawiają się nad tym, czy pójść do pracy, czy działać na uczelni. Stypendia są pewną rekompensatą za działalność, za spędzenie tego czasu na uczelni, na rzecz kół naukowych, nauki. Jak pan rektor przedstawia swoją wizję na przyszłe lata podniesienia tej dostępności, jak i wysokości stypendiów? Znaczy odpowiem w ten sposób. Wszystkie środki, które są możliwe, będą kierowane w stypendia. Natomiast tego nigdy nie jest za dużo. Tego zawsze będzie brakowało. Dlatego też ja mam taką koncepcję, żeby wiele prac, które są wykonywane na terenie Politechniki, wykonywali nasi studenci. Dlaczego mamy szukać na zewnątrz osób, które będą wykonywały pracę, to co jest po prostu do wykonania na uczelni? Dlaczego gdzieś tam szukać, na przykład w jakimś klubie, czy gdzieś tam, czy w jakiejś restauracji pracy, kiedy można to robić w naszych jednostkach tutaj na terenie uczelni? To, że podjąłem decyzję, wrócę taki dam przykład strefy kultury studenckiej, to tak naprawdę ja zakładam, że w znaczącej części tam będą pracowali nasi studenci, żeby mogli sobie parę złotych dorobić. Po co szukać gdzieś na zewnątrz? Natomiast oczywiście fundusz stypendialny stale rozwijamy, nawet ze środków własnych na tyle, ile jest nas stać. Politechnika Wrocławska, sytuacja finansowa Politechniki Wrocławskiej dzisiaj dość stabilna. Ale to jedno małe wahnięcie i sytuacja może być o 180 stopni, może się
odwrócić. W związku z tym wszystkie środki, które są możliwe, skierujemy i tutaj nie widzę żadnych problemów. Natomiast niestety ten poziom tego finansowania zadanego tego Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów jest jasno zdefiniowany, Państwo doskonale wiecie. Zresztą te relacje, stypendia socjalne i te pozostałe znowu się po prostu tam zmienia. Dla tych najlepszych ten nasz fundusz z odpisów, który możemy robić, jest utworzony. Ale myślę, że o wiele ważniejsze jest to, żeby wiele prac mogli na terenie uczelni wykonywać studenci. Czy poprzez fundację, czy poprzez nawet wręcz zatrudnianie w jakiś sposób naszych studentów do realizacji wielu zadań. A również bardzo sobie cenię udział studentów w wielu projektach badawczych, bo dzisiaj wielu studentów zatrudnionych jest w realizacji projektów badawczych, które pracownicy prowadzą. I to jest chyba ta droga, bo nie ma innej drogi. Nie ma takiej ilości pieniędzy, żeby zaspokoić potrzeby. Miasto Wrocław staje się miastem coraz droższym, jeżeli chodzi o utrzymanie, jestem tego świadom. I musimy naszym studentom umożliwić, powiem wprost, w miarę możliwości do wolnego czasu dorobić. No, za moich czasów też się dorabiało w różnych organizacjach studenckich. Studenci pochodzą z różnych rodzin, mniej czy bardziej zamożnych i też się dorabiało. I to jest ten też element życia studenckiego. Ja mogę zapewnić, że wszystkie środki, które są możliwe, będą skierowane na stypendia. I tyle mogę zadeklarować, na tyle, ile będzie stać Politechnikę Wrocławską. Elementem życia studenckiego jest również internet, a jak internet to Facebook, więc proponuję teraz, żebyśmy sprawdzili, czy są jakieś pytania od internautów. Julia Szablewska i nasza reżyserka. Czy są jakieś pytania? Tak, oczywiście są, pojawiły się pytania. Pojawiły się pytania ciekawe i różne, te nieco... Te bardzo poważne i te nieco mniej poważne. Zacznę od pytania tego, powiedzmy, poważnego. Panie profesorze, jak wyobraża sobie pan przyszłość uczelni? Pytanie rzeka, w sam raz dla kapitana. No nie chcę... Proponujemy po prostu... Nie, ja myślę, że odpowiem takim jednym hasłem, które jest rozwinięciem hasła sprzed 4 lat. Otwarty uniwersytet badawczy, przyjazny pracownikom, doktorantom i studentom, ale również ważny dla naszego regionu, dla Wrocławia i Dolnego Śląska. I drugie pytanie, Julio. Widać, że jeden ze studentów, który nas ogląda, uważnie oglądał również film, który pojawił się na antenie. I mamy tutaj pytanie odnośnie pana długich włosów. Kiedy ściął pan włosy i co było tylko przyczyną? Czy tęskni pan za, uwaga, czasami piór na głowie? Odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Te długie włosy ściąłem, kiedy zaczęło się wojsko. To było wojsko mundurowe. W związku z tym pamiętam do dzisiaj przyjazd, to przyjechałem z rodzinnych stron, z mojego Lwówka Śląskiego do akademika Fosik. Była to niedziela, godzina chyba 22, pociąg przyjechał. Mundur miałem w szafie, mundury dostawaliśmy do domu i starsi koledzy mówią na włosy, nie, idź szukać fryzjera. I tak, no. I poszliśmy szukać fryzjera. Była to blisko północ, a jedyny fryzjer, który funkcjonował na dworcu głównym. Tak ze 30-40 nas tam stało w kolejce tego fryzjera. Oczywiście było ostrzeżenie prawie, że na zapałeczkę takie króciuteńkie. Bo następnego dnia w mundurek i na studium wojskowe na ulicę Długą. No i ci, którzy nie byli przewidujący, zostali wyrzuceni i musieli do miasta lecieć, oszczyć się, mieli tam na to czas i wrócić z powrotem do studium wojskowego. I wtedy rzeczywiście żegnałem się po prostu z długimi włosami. To takie były to czasy. Sentyment do ulicy Długiej pozostał, Politechnika Tak, sentyment do ulicy Długiej. Nawet chciałem poszukać zdjęcia, bo mam takie zdjęcie, jak właśnie do tego fryzjera szedłem, gdzie miałem takie bardzo długie włosy, jestem w mundurze i w czapce wojskowej i takie długie włosy, ale zostało to zdjęcie u mojej mamy, więc nie mogłem go tutaj pokazać, ale to bardzo jest interesujące zdjęcie. Zresztą mam bardzo ważny stopień wojskowy.
szeregowy w Podchorąży. Specjalność wojskowa strzelec. To teraz może wystrzelimy z kolejnym pytaniem. Anna Zagozdon, Samorząd Studencki Wydziału Elektroniki. Panie rektorze, mamy takie pytanie. W pana programie pojawiło się takie pojęcie jak elitarne kształcenie. Czy mógłby pan to rozwinąć? Otóż przy tak dużej liczbie studentów, jaką dzisiaj kształcimy, nie ma wątpliwości, że jakość nie idzie w parze z liczbą studentów. Chcielibyśmy na Politechnice otworzyć kierunki bardziej interdyscyplinarne, na których mogliby studiować studenci, którzy mają większe ambicje. Po prostu chcą czegoś więcej. Ale nie chciałbym, żeby to była takie getto, przepraszam za to słowo. To muszą być kierunki, że można z nich wyjść, ale inni, którzy chcą do nich wejść, po drodze, żeby weszli. I chodzi przede wszystkim o to, żeby to były takie nowe kierunki, które rzeczywiście kształcą te elity pod nowe technologie. To mam na myśli. Ale żeby to można było zrealizować, to jeszcze musimy mieć tam znakomitą młodzież, dobrze przygotowaną. Dlatego, jeżeli patrzymy na ten kierunek naszych tutaj przygotowań, to myślimy bardzo poważnie o utworzeniu własnego zespołu szkół, gimnazjum i liceum. Jesteśmy już po przygotowaniu takiego projektu, był przygotowywany przez ekspertów z Politechniki Urzędu Miasta. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to pierwsza rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2013 roku. Chodzi o to, żeby przygotowywać młodzież, która będzie chciała studiować na Politechnice, ale jeszcze raz powtórzę, chodzi mi o to, żeby to były niektóre wybrane kierunki, w miarę tematycznie rozstrzelone, ale żeby każdy, kto ma większe ambicje, mógł, czy bardziej chce się zaangażować w pracę naukową, żeby mógł tam spokojnie nawet po pierwszym, czy po drugim, czy po którymś roku wejść, żeby to było przejście w jedną i w drugą stronę. Może komuś to potem nie interesować, żeby mógł przejść na kierunki te, które są normalnie dla tych blisko 34 tysięcy studentów, których dzisiaj mamy na Politechnice. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że jesteśmy największą uczelnią na Dolnym Śląsku już. Panie profesorze, a czy nasza administracja i nasz system jest w stanie unieść takie migracje studentów, zakładając, że będziemy nie mieli... W tej chwili, proszę Państwa, jest tak, my wdrożyliśmy edukację CL. Wiedziałem, że się uśmiechniecie, ale powiem w ten sposób. Kosztowało nas to blisko 4 lata pracy. Dzisiaj mam jedną pewność, jedną rzecz, że system jest w stanie obsłużyć te 34 tysiące studentów, bo ostatnie zapisy w tej sesji lutowej i rekrutacja w tym krótkim czasie, udało się to po prostu zrobić bez spadek. Poprzednio słyszeliście, opisywano w nas w mediach i tak dalej. To była ciężka praca wielu osób, kosztowała dużo pracy i pieniędzy. System musi być uprzyjaźniony. System ma nieprzyjazne interfejsy. Sama idea tego systemu, nie jestem informatykiem, a bardziej telekomunikantem, teleinformatykiem, ale na tyle wiem, że można, jeżeli za każdym razem, każdą operację, którą wykonuje pracownik czy student i za każdym jest transmisja do bazy danych, to jest to system, który można dowolnie zatkać przy takiej liczbie studentów. No, błędy szkolne, przepraszam, dokonano. No ale cóż, ani na umowę nie miałem wpływu. W związku z tym dzisiaj mogę powiedzieć w ten sposób. Robimy, co możemy, żeby ten system uprzyjaźnić, ale już tak naprawdę jest systemem, który funkcjonuje, choć z jego jeżeli chodzi o taką życzliwość czy przyjazność dla użytkownika, możemy powiedzieć, że pozostawia wiele do życzenia. Dlatego system, który będzie obsługiwał resztę uczelni, będzie budowany zupełnie inaczej, mogę tyle powiedzieć. Spokojnie poradzimy sobie, jestem pewien, nasza administracja już coraz lepiej pracuje i mam nadzieję, że doczekam takiego momentu, że wszyscy będą nastawieni, że jak przyjdzie sprawa do załatwienia, to załatwiamy na tak, pod warunkiem, że przepisy na to pozwolą, a nie szukamy argumentów, żeby załatwić sprawę na nie. Tego nie toleruję, muszę powiedzieć. Panie profesorze, mamy jeszcze jedną sondę, którą
przygotowaliśmy, która dotyczy tego, jakie są oczekiwania studentów wobec rektora uczelni. Uważam, że rektor Politechniki Wrocławskiej powinien szukać dotacje, powinien interesować się bardziej troszeczkę Politechniką, no i powinien po prostu interesować się też tym, co się dzieje na kierunkach. Więcej godzin rektorskich. Żeby pozytywnie rozpatrywał sprawy studentów. Taki ktoś, kto wie, co się dzieje na Politechnice, który jakby uczestniczy w tym, a nie tylko siedzi gdzieś tam za stołkiem. Więcej godzin rektorskich. Mam nadzieję, że będzie po prostu jak najbardziej prostudencki, że będzie nas zrozumiał i w razie czego będzie przychylny naszym prośbom. Jeszcze dodam, że każdy rektor, który miał na imię Tadeusz, dużo zrobił dla Politechniki i ten na pewno jeszcze więcej zrobił. Jak pan rektor się odniesie? No trudno jest to skomentować. Ja wolałbym, żeby rektora nie było widać. Politechnika działała znakomicie. To było najlepsze rozwiązanie. Żeby nie musiał rektor interweniować, żeby wszystko działało jak w przysłowiowym szwajcarskim zegarku. To jest takie marzenie. Myślę, że kiedyś to się spełni. No właśnie, panie profesorze, ostatnio głośno było o studentach, którzy, poszła taka fama w miasto, że studenci będą musieli opuścić Akademik T19 na czas rozgrywek Euro 2012. Jak jest naprawdę? Przygotowaliśmy zresztą tutaj taką króciuteńką sondę na ten temat, także zobaczmy, proponuję. Politechnika, można powiedzieć, wyrzuca nas po prostu. No i no ale co my mamy z tym zrobić? Ponoć tutaj wyższy zarząd, jakiś, nie wiem, ministerstwo czy premier prosili Politechnikę, aby umiejscowiła tu policję. No i widać, wolą ich zamiast nas. To jest oczywisty skandal, tak? Dlaczego? Ponieważ wiele osób ma sesje, ma dodatkowe egzaminy, na przykład językowe, których się nie da przenieść, no bo to nie są wydziałowe. No i to jest pewne utrudnienie. Czy zapewnia jakiś lokum? Nie, w żadnym wypadku. Po prostu kończy się umowa. Jest drugi termin sesji, który obowiązuje w lipcu i w czerwcu nie ma prawa tu mieszkać nikt oprócz policjantów. Jak to jest właściwie z tymi studentami, którzy rzekomo mają opuścić akademiki na ten czas? Przede wszystkim Euro 2012 dla Wrocławia to naprawdę wyróżnienie. I jako gospodarze, jako wrocławianie powinniśmy zadbać o to, żeby nasi goście, którzy idą w Wrocław, naprawdę się dobrze czuli. I tu nikt nikomu niczego z góry nie narzuca. Chciałbym wyraźnie po prostu powiedzieć. Myśmy długo się zastanawiali, na ile udostępnić na prośbę i UEFA, i miasta nasze akademiki. Ja nie zgodziłem się, żeby w naszych akademikach mieszkali kibice. Otwarcie były takie propozycje. Nie zgodziłem się na to, bo nie miałem pewności, czy po zamieszkaniu kibiców w naszych akademikach będzie do czego wracać. Natomiast oczywiście, żeby taką imprezę odpowiednio zabezpieczyć pod względem bezpieczeństwa, miejsca poszukiwała również policja. I tutaj rozmawialiśmy wiele razy z policją na ten temat. Chciałem wyraźnie powiedzieć, że dopiero w ostatnich dniach wiemy, ile naprawdę miejsc policja potrzebuje. Najpierw było 2000, potem 1000, a tak naprawdę potrzebują niecałe 500, czy około 500 miejsc. Wiemy to dopiero sprzed dosłownie paru dni. Dlatego też, jeżeli chodzi o studentów, zawierane były umowy na zamieszkanie do 31 maja. Nikt nikogo wcześniej nie ma zamiaru z żadnego akademika wyprowadzać. Powiem dalej, zaplanowaliśmy również nie jedną, tylko dwie sesje dodatkową. Po prostu jedna i dwa tygodnie później, dwa tygodnie później jest druga. I studenci, którzy będą mogli mieszkać w tym drugim terminie, płacą znacząco mniej za pobyt w akademiku. To nie jest tak, że płacą normalną cenę, tylko o ile mi pamięć nie myli, to ten czas chyba nawet jest 50 zł. Ja nie chciałbym w tej chwili co do złotówki o tym mówić. Druga sprawa jest taka, że oczywiście nie wszyscy,
że dla tych, którzy podpisali umowy do czerwca, wszyscy będą mieli zagwarantowane miejsca w akademiach. Czasami niekoniecznie w tym, ale w innym po prostu i będą mogli normalnie mieszkać. I każdy student mógł wybrać, czy zdaje swoją sesję w pierwszym terminie, czy w drugim, czy też w pierwszym terminie, tylko w innym po prostu czasie. Także narosło wiele po prostu mitów wokół tego, zupełnie niepotrzebnie. Tak naprawdę dotyczy to tylko jednego wydziału, bo świadomie jednego wydziału wybraliśmy. To profesor Sroka to wszystko prowadzi, żeby nie dezorganizować działalności całej po prostu uczelni, bo to jest o wiele łatwiej zrobić to na jednym po prostu wydziale. I rzeczywiście trzeba powiedzieć w ten sposób, że dzisiaj problem w ogóle nie istnieje, dlatego że ci, którzy mają te umowy do 30 czerwca podpisane, będą mieszkali w akademikach. Czasami być może, bo policja chce zająć jeden tylko akademik i nic więcej, bo jest to wygodnie. Zresztą nie będzie to tylko policja polska, ale również będzie policja czeska, bo tu będziemy mieli Czechów. Natomiast naszych studentów przyniesiemy do innych akademików i będą mieli miejsce. Nawet i każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Nawet czasami ten, który ma umowę tylko do 31 maja podpisaną, przy uzgodnieniu z panem prorektorem Sroką może oczywiście, bo są indywidualne przypadki, tu nie można ogólnie podejść do tego tematu, ktoś musi zostać, bo na przykład jest wolontariuszem gdzieś i tak dalej, to nawet dla tych studentów mamy przygotowane miejsca. Tak naprawdę, proszę Państwa, w tym wszystkim musimy pokazać, że jesteśmy tu gospodarzami, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, czuli się dobrze we Wrocławiu, przecież to jest święto sportu. To jest ważne wydarzenie dla Wrocławia i sobie nie wyobrażam, żeby studenci Politechniki nie zrozumieli, że to jest ważne dla całego naszego prosto środowiska. Wprost przeciwnie, uważam, że zrozumieją. Natomiast my zrobimy wszystko, żeby utrudnień było jak najmniej. I dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, mam informację z dnia dzisiejszego, że nie ma, jeżeli chodzi o umowy, które zawarła Politechnika Wrocławska ze studentami, wszystkie zostaną zrealizowane. Kto miał umowę do końca czerwca będzie mieszkał w akademiku. Do końca czerwca. Nawet część osób, które ma umowy do 31 maja, będzie mogła również pozostać w akademikach, ale te sprawy muszą być rozpatrywane po prostu indywidualnie. I tutaj naprawdę proszę z działem studenckim, z panem prorektorem Sroką na ten temat rozmawiać. Dzisiaj jest naprawdę wszystko przygotowane. Proszę się nie martwić, nawet słyszałem tutaj, że już w kwietniu będziemy wykwaterowywać różne rzeczy, broń Boże. Umowy, wszyscy mieszkamy spokojnie do 31 maja. Ci, którzy mają, reszta będzie przemieszczona, także będzie, trochę trudniej będzie, to nie ma wątpliwości, ale to są raz na, w historii, nie wiem, czy kiedyś w historii Wrocławia pojawi się Euro 2012 i uważam, że to nasz społeczny obowiązek po prostu. Euro, a 2012 na pewno nie, ale czy w ogóle euro się po prostu pojawi we Wrocławiu jakieś tam za ileś lat po prostu, także. Wśród studentów Politechniki Wrocławskiej zresztą też są wolontariusze na Euro 2012. Proszę być, wszyscy wolontariusze będą mieli zakwaterowanie w akademikach, nie ma żadnych problemów. Proszę wierzyć, problem nie istnieje. To dobrze. Ja się bardzo cieszę, że tylko mam wielki apel, Szanowni Państwo, o jedną rzecz. Takie sprawy rozwiązujemy we własnym gronie, prawda, rozmawiając, dyskutując i trzeba rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać. Duże możliwości. No nawet, kochani, ja też byłem studentem, więc jak się mieszka, jak chcecie, to też przecież będziecie mogli mieszkać, no Boże drogi. Ja uczyć Was nie muszę, jak to można zrobić, kochani, chyba doskonale się orientujemy razem. Także jeszcze do końca swoich czasów studenckich nie zapomniałem. Także będzie wszystko dobrze. Proszę być spokojny, będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję, że uspokoiliśmy tych zaniepokojonych. Proszę być naprawdę spokojny, będzie wszystko dobrze. Mamy jeszcze pytanie z Facebooka. Julia Żablewska, reżyserka. Pojawiło się pytanie od studentki, która obecnie słucha debaty w Radiu Luz. Pytanie brzmi, czy współpraca z Herbertem Wirtem wpływa na mocniejszą współpracę KGHM-u z Politechniką Wrocławską i czy studenci mogą liczyć na płatne praktyki w spółce? Czy nie odpowiem, czy studenci mogą liczyć na płatne
praktyki w KGHM-ie, ale na praktyki w KGHM-ie tak. Ta współpraca jest coraz bardziej intensywna, tym bardziej, że pan prezes Herbert Wirth jest członkiem konwentu honorowego Politechniki Wrocławskiej i rzeczywiście, jeżeli chodzi o praktyki, rozmawiamy, te praktyki są i będą realizowane. To jest również współpraca związana z działalnością naukową. Wiele tematów wspólnych podejmujemy. Już nie jest żadną tajemnicą, że wspólnie najprawdopodobniej KGHM, Politechnika i Urząd Marszałkowski będziemy geotermalne otwory wiercili, także coraz intensywniej się ta współpraca rozwija, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Tym bardziej, że pan prezes niedawno obronił właściwie habilitację na naszej Politechnice, jest już doktorem habilitowanym. Dobrze, może wrócimy jeszcze raz do studia. Pytania od doktorantów. Panie przewodniczący, panie profesorze, ze względu na to, że sytuacja na rynku, tak jak pan sam wspomniał, są coraz droższe mieszkania, życie we Wrocławiu jest z dnia na dzień droższe. Stypendia doktoranckie nie wzrastają od ostatnich 4 lat. Utrzymują się na stałym, no, powiedzmy niskim poziomie. No, między innymi też wzrosła minimalne wynagrodzenie asystenta od 1 stycznia, a stypendia doktoranckie nie uległy zmianie. Czy przewiduje pan jakąś możliwość zwiększenia tych stypendiów i środków dla doktorantów? To jest trochę pytanie nieadresowane do mnie, choć nie uchylam się odpowiedzi na to pytanie, żeby nie było wątpliwości. Tak naprawdę o wysokości stypendiów doktoranckich decydują rady poszczególnych wydziałów, bo system, który jest na Politechnice, to jest system, że są studia doktoranckie na wydziałach. I tak naprawdę my dostajemy jeden budżet, tak zwaną dotację stacjonarną, która obejmuje również stypendia doktoranckie. I tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, w zależności od kondycji wydziałów, one mogą się różnić, ale dziekani jednomyślnie, powiem wprost, ustalają wysokość tych stypendiów, czyli ustalają, na ile one, na ile stać wydziały. Dzisiaj, gdyby ta dotacja stacjonarna była wyższa, być może byłyby te stypendia wyższe. Ja ubolewam, że one są tak niskie, bo ja ubolewam w ogóle nad tym, że start młodych ludzi, mam na myśli doktorantów, również asystentów, jest niezwykle bardzo trudny. W porównaniu na przykład z tymi, którzy zaczynają swoje kariery w przemyśle, bo naprawdę zarabiają czasami znacząco więcej. To potem się wyrównuje, bo jak tu się zdobywa stopnie, tytuły naukowe, to potem to się gdzieś tam wyrównuje, ale ten początek jest niezwykle trudny. Ja nie ukrywam, że apeluję do dziekanów, oni też mają z różnych stron naciski, ze strony swoich pracowników i tak dalej, żeby te stypendia w miarę możliwości były jak najwyższe. Ale powiem coś innego. Dzisiaj niektórzy studenci chciałbym mieć nawet taką pensję, ile oni biorą z różnych stypendiów, bo przecież te akcje Urzędu Marszałkowskiego dotyczące stypendiów, znakomitą część stypendiów zwinęli doktoranci po prostu Politechniki Wrocławskiej. Tych możliwości dodatkowych jest bardzo wiele. I bardziej mnie interesuje takie rozwiązanie, że doktorant ma stypendium i potem na przykład walczy o grant promotorski, wtedy ma pieniądze, właśnie te różne konkursy i tak dalej. Bo grant promotorski ma to do siebie, że to nie tylko, że jest wynagrodzenie, ale parę złotych na wyjazd na konferencję, może na jakąś aparaturę i tak dalej. I to są te dodatkowe możliwości pozyskiwania środków. Proszę pamiętać, studia doktoranckie to jest czas przygotowania się do takiej pracy zawodowej. Potem, jeżeli już jest się pracownikiem naukowym, to pensja jest tylko jednym składnikiem, a wynagrodzenie zależy od tego, ile się projektów zdobyło, jakie projekty. I to już jest taki, tak system ten działa, że trzeba pozyskiwać projekty, bo proszę wyobrazić sobie, że o ile pensje, to mamy jakieś tam limity, natomiast w przypadku projektów nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o zarobki. Ja się bardzo cieszę, jak pracownicy dobrze zarabiają, zwłaszcza w projektach, to tylko najbardziej tu mi się raduje serce, kiedy muszę podpisać, jak widzę na tych zwiększonych wynagrodzeniach, czy mowach chodzi o te znaczące kwoty, to naprawdę się dusza ratuje. A proszę wierzyć, że w wielu przypadkach to są znaczące kwoty. Czy jeszcze jakieś pytania tutaj? Andrzej Stucki, Wydział Wiedzy Spółdzielnego. Ja mam pytanie, że w
w trakcie dzisiejszej prezentacji pan powiedział, że wzorem dla Politechniki Wrocławskiej powinien być MIT. Tak. A czy za to możemy, czy jest taka szansa, aby wzorem MIT Politechnika udostępniała wszystkie swoje zasoby studentom odnośnie zagadnień, które są realizowane na wykładach, skrypty, czy na przykład nagrania online z wykładów? To jest moje marzenie. Do tego cały czas zmierzam. Ja myślę, że wiele rzeczy się zmieni w momencie, gdy uruchomimy Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową. Ona ma w nazwie tylko Dolnośląska, to jest Biblioteka Politechniki. Tam będą tylko wszystko, co możliwe, cyfrowe. W związku z tym skrypty i tak dalej, materiały do wykładów. Tam będą potężne zasoby informatyczne lokowane nie tylko w sensie obliczeniowym, ale przede wszystkim zasoby do urządzenia do digitalizacji wszystkich książek, czasopism i tak dalej, bardzo profesjonalne i przede wszystkim do archiwizacji zasobów i takiego dostępu. Tu głównym problem, który w tej chwili mamy, to są prawa autorskie. Jeżeli autor nie wyrazi zgody, mamy kłopot. Ale w przypadku właśnie również ten przypadek mamy również rozwiązany. Jeżeli będzie dostęp personalny, to można zdigitalizować zbiory zgodnie z prawem i jeżeli wiadomo, że pan Iksiński z niego korzystał, z określonego terminala, to może z tego korzystać. Tego nie można oczywiście wydrukować i tak dalej, ale można spokojnie z tego po prostu korzystać. Czyli ja sobie bardzo wiele obiecuję po tym i nie ma innej alternatywy. Ja powiem inaczej. Nie ma innej alternatywy, jak po prostu dostęp elektroniczny do zasobów wiedzy. To jest kwestia tylko i wyłącznie czasu i przełamania bardzo często mentalności niektórych osób. Na przykład wszystkie prace doktorskie dzisiaj możemy wydawać w wersji cyfrowej. Udostępniać w wersji cyfrowej. Ale nie wszyscy autorzy prac doktorskich chcą się na to zgodzić. I w tym momencie, proszę wierzyć, nawet dyrektor nie może nic zrobić, bo autorskie prawa majątkowe przynależą Politechnice, ale autorskie prawa osobiste są niezbywalne i autor może zdecydować, co z tym chce zrobić. Także tak, moim wzorem jest MIT i warto mieć taki dobry wzór, do którego się dąży. Po prostu taką, jak kiedyś minister Boni mówił, taką latarnię, jak na tym się żegluje okrętem, to widać tą latarnię, dokąd się chce dopłynąć. Czasami się płynie prosto, czasami zygzakiem, ale wiemy, do czego zmierzamy. Tak, autonomiczna, niezależna uczelnia, taka uniwersytet badawczy. To jest taki wzór. Ja uważam, że nas stać jest, żebyśmy w tym kierunku płynęli i postawili tą poprzeczkę bardzo wysoko i to jest dobry kierunek. I my powoli dopływamy do brzegu. Jeszcze ostatnie pytanie, prosimy bardzo z sali. Zuzanna Chazubska, Samorząd Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Ja chciałam się zapytać o pomysł na zagospodarowanie terenu przy budynku H14. Proszę Państwa, to jest takie moje oczko w głowie, ja bym powiedział w ten sposób. Dlatego, że to ponad 400 metrów nabrzeża Odry, które należało od wielu lat do Politechniki Wrocławskiej. Kiedy po raz pierwszy jako rektor poszedłem tam, to troszkę mi skóra ścierpła. Dlatego, że to był, przepraszam, wielki śmietnik, samowole budowlane i tak dalej. Dzisiaj pomalutku to czyścimy. Mamy jeszcze, powiedzmy sobie, dzikich lokatorów tam. Niestety, dzicy lokatorowie opuścili ten teren, musimy sądownie tego wszystkiego dochodzić. To jest teren, który chcę dać we władanie studentom. Mówię otwarcie. Ten budynek H14, który w tej chwili będzie remontowany, projekt robimy remontu. Dolna część zostanie dla wodniaków, bo tam są hangary dla wodniaków. Chcemy zbudować profesjonalną przystań, ogólnie dostępną, przede wszystkim dla naszych studentów, ale dostępną, nie jakąś tam wydzieloną dla jakichś tam elit i tak dalej. Część, kondygnacja wyżej, będzie odrestaurowana w starym stylu, jak ona jest, czyli będą dwie piękne sale z pięknym holem, z pięknym wyjściem na taras. I będzie to w kompetencjach rektora. Nie będzie to puszczone w żaden wynajem. Najwyższa kondygnacja, tam chcemy umieścić sprawy dział studencki, sprawy po prostu studenckie. I będą ławeczki,
będzie dostęp do internetu, będzie pięknie nabrzeże, będzie zielono, będzie po prostu przyjemnie, żeby można spędzić czas. To jest możliwe bardzo szybko i mam nadzieję, że nam się to uda bardzo szybko, tym bardziej, że uważam, że Politechnika powinna pójść twarzą do Odry, tym bardziej, że przeszliśmy na drugą stronę Odry, czyli mamy swoje już obiekty po drugiej stronie Odry i będziemy tam rozbudowywali Politechnikę Wrocławską, więc w związku z tym będziemy po obu brzegach Odry. To naprawdę piękne miejsce do znakomitych imprez organizowanych przez studentów i powiem w ten sposób, zachęcam, jeżeli już dzikich lokatorów, przepraszam, że mówię, że dzikich, ale to tak jest, bo jeżeli umowy dzierżawy wygasły, to dla mnie to jest lokator dziki. Ich, że tak powiem, się pozbędziemy, to te bramy zostaną otwarte dla wszystkich. Będą zamykane na noc, bo wiadomo, żeby nie uległo to zniszczeniu, ale do rana, do późnych godzin wieczornych, to wszystko będzie dostępne, otwarte, żeby można tam było spokojnie spędzić czas. Przecież jak się jest na uczelniach europejskich, widać młodzież na tych trawnikach, tu kocyk, tu słonko świeci sympatycznie. Przecież tam tak samo powinno być. Ale to naprawdę nie trzeba na to pieniędzy. Tylko trochę wyobraźni, trochę pracy i się wszystko może udać. Jestem pewien, że będzie to szybko. I tak brzegiem Odry dopłynęliśmy do ostatniego pytania. Panie profesorze, pana nie martwi brak konkurencji w tych wyborach? No, taka była wola społeczności. Ja powiem w ten sposób. Ja wiem, co mnie czeka. Kiedy 4 lata temu startowałem i zostałem wybrany na rektora, zdawałem sobie sprawę, że nie będzie lekko. Ale powiem w ten sposób. Tak jak ja dzisiaj jestem zorientowany, jak to wszystko funkcjonuje, jakie przed nami zagrożenia, to naprawdę proszę wierzyć, że trochę mi skóra cierpnie. Są takie dni, kiedy naprawdę zastanawiam się, w imię czego. Proszę mi wierzyć, w imię czego. Ale z drugiej strony, jak pójdę na jakąś, jak studenci, tu jakieś roboty, tu jakieś inne rzeczy, i z jakim zapałem oni to wszystko zrealizują, to mówię, a jest dla kogo to robić. Więc myślę, że jest pewna misja do spełnienia i trzeba się z niej po prostu wywiązać. Trudno byłoby dzisiaj w poczuciu takiego lojalności w stosunku do Politechniki Wrocławskiej powiedzieć, a kończę sobie i zostawiam to wszystko, co się rozpoczęło, bo to przecież wiele rzeczy jest rozpoczętych. Przerwać, proszę wierzyć, nikt nie wejdzie w to z marszu. Nie ma takiej siły. Tym bardziej, że ostatnia szansa, 14-20, to są ostatnia szansa dla nas, dla Politechniki. Gdy ktoś, kto nigdy przy tym nie pracował, nie wie, jak zdobywa się te pieniądze, jakie z tym związane są, jakie działania i tak dalej, to naprawdę, proszę wierzyć, przegra to wszystko. Dlaczego można powiedzieć w ten sposób, ta perspektywa 2007-2013, że ja mówiłem, ile tych pieniędzy Politechnika ściągnęła. Ale gdyby był rektorem ktoś, kto nie miał zielonego pojęcia, jak to funkcjonuje w tamtych czasach, gdy miałem 2 kadencje prorektorskie, ja się tym zajmowałem, nie byłoby tego. Także to jest to, co jest bardzo takie ważne, że zachowanie pewnej ciągłości jest bardzo istotne. Poznawanie Politechniki odbywa się przez lata. Proszę wierzyć, ja do dzisiaj do końca nie mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, gdyby powiedzmy, że znam Politechnikę w każdym miejscu i tak dalej, to nie znam Politechniki w każdym miejscu. Wiem naprawdę wyjątkowo dużo, chyba najwięcej ze wszystkich, jeżeli chodzi o Politechnikę Wrocławską, ale nie mogę powiedzieć, że wiem wszystko, jeżeli chodzi o Politechnikę Wrocławską. Popatrzcie sobie Państwo, ponad 250 budynków rozlokowanych po całej Polsce, blisko 100 hektarów ziemi, blisko 34 tysiące studentów, ponad 1000 doktorantów, ponad 4 tysiące, blisko 4600 pracowników. Przepisy, ustawy, wszystkie jakie są możliwe dotyczą po prostu takiej uczelni, jaką jest po prostu Politechnika. To proszę wierzyć, to naprawdę jest duże wyzwanie. Kiedyś zadano mi takie wreszcie pytanie, bo były takie pomysły, czy Politechniką powinien zarządzać menadżer.
konia z rzędem, który by sobie z tym, kto nie zna tego środowiska, po prostu poradził. Proszę mi wierzyć. Kiedy taką miałem ciekawą rozmowę z naszym absolwentem Politechniki, panem Leszkiem Czarneckim, i zadałem mu pytanie, przecież wiadomo, jeden z najbogatszych, o ile najbogatszy człowiek w Polsce, mówi o wykształcenie. I on powiedział rzecz charakter, czy mu by wystarczyło ekonomiczne, bo on kończył również studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, bo u nas chyba inżynierię sanitarną kończył, a potem na Uniwersytecie Ekonomicznym. Mówi tak, gdybym miał tylko wykształcenie ekonomiczne, nie poradziłbym sobie, mówi. Musi być miks tego wykształcenia inżynierskiego i jeszcze do tego ta część ekonomiczna, bo ekonomista nie poradzi sobie z techniką, nie ma wątpliwości. Również jeżeli chodzi o rektorów uczelni, przy tym systemie, który mamy, to naprawdę to musi być ktoś, kto zna środowisko, a jednocześnie ma trochę taką żyłkę menadżera. Bo to jest taki, tak chyba powinno być, trochę menadżerem, trochę wizjonerem, mimo wszystko. I wtedy to jakoś daje się po prostu realizować. Natomiast czy mnie to martwi? To i tak społeczność decyduje, czy będzie jeden, czy będzie więcej kandydatów. Kto będzie rektorem 11 zdecydują elektorzy, bo to jest decyzja elektorów. I na wybory już czekamy. Wybory już wkrótce, właśnie 11 kwietnia. Ja rozumiem, że Państwo macie jeszcze wiele pytań do Pana Profesora, Pana Profesora Tadeusza Więckowskiego. Panie Profesorze, czy możemy się umówić, że częściej, korzystając z takiego medium, które mamy, z telewizistyk, że będzie się Pan ze studentami po prostu spotykał raz na jakiś czas? Z wielką przyjemnością, tym bardziej zwłaszcza Zarząd Parlamentu Studentów doskonale wie, że kiedy chcą, to zawsze rektor jest dostępny. Tu nie jest tak, że rektor jest niedostępny. Ale w telewizistyk. Ale również z wielką przyjemnością będę odwiedzał telewizystyk i jeszcze dodam Radio Luz, bo to w końcu media nasze politechniczne. Jak widać, współpracujemy. I bardzo się cieszę, że nastąpiła ta współpraca. Cieszę się, że odżyło i radio, i telewizja, bo co mnie najbardziej ucieszyło dzisiaj, kiedy tu przyszedłem, kiedy oprócz tego, że tutaj mogę się spotkać z naszymi studentami, to jednak to grono studentów, czy ta grupa studentów, która siedzi tam w tej części technicznej, w reżyserce, i tam jest chyba z kilkanaście osób, które od strony technicznej. I to nie wszyscy. Która pracuje nad tym, żeby inni mogli słuchać czy oglądać tego, o czym rozmawiamy. I to robią studenci. To jest to właśnie piękne, że to właśnie robią studenci. I ja powiem w ten sposób. Ja o tym mówiłem kilka razy, że Politechnika może się uważać za naprawdę szczęśliwą uczelnię, ponieważ ma znakomitych studentów. Ma studentów, którzy są naprawdę kreatywni. Nie kadzę wam. Tak zawsze o tym mówię. Kto mnie zna, to ileś lat, to doskonale wie, że tak jest. Natomiast ja chciałbym stworzyć studentom tu w Politechnice Wrocławskiej takie warunki studiowania, żeby naprawdę kiedyś, kiedy skończą Politechnikę Wrocławską, mieli fundament, na którym będą budowali swoją przyszłość, czyli tą wiedzę, ale również żeby tu nawiązywali przyjaźnie, znajomości i jeszcze, co bardzo istotnego, nauczyli się pracy w zespołach. Czasami na uczelniach, przy tych zajęciach tego brakuje. Bo jak przyjdziecie później gdzieś tam do pracy, to czasy pojedynczych znakomitości bardzo często mijają. Dzisiaj sukcesy odnoszą potężne zespoły. I umiejętność pracy w zespole jest jeden z ważniejszych elementów. Dlatego takie spotkania właśnie jak dzisiaj, kiedy wspólnie gdzieś tam coś przygotowywaliście, czy akcje różne studenckie, które przygotowujecie, czy nawet rajdy organizujecie, czy coś innego, to jest umiejętność pracy w zespole. I to jest to, czego tutaj też powinniście się nauczyć. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję również. Wysiłkiem. Dziękujemy serdecznie. My mamy tutaj taki upominek dla pana profesora, który nawiązuje do tej scenografii także, którą mamy za sobą. Oho. Proszę przymierzyć. Ale mam przymierzyć. Wiecie, co to jest? Nie? No to jednak. Kapitańska czapka. Jak ulał? Pasuje?
Dobrze, dziękuję bardzo. Życzymy udanych rejsów. No i żeby pan w końcu znalazł czas na żeby się wybrać na wycieczkę rowerową z synem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozwólcie, że z wami też podziękuję za dyskusję. Zacznę od pań. Z jednej strony po kolei. To powiedziałbym, gdzie ta greja, czy nie gdzie ta koja wymarzona ta, gdzie te szybkie szmurki odbyć ma, gdzie ta prawa na szeroki świat.